Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pasywnego naliczania na kryptowalutach, czyli tak zwany staking, tak spopularyzowana nazwa. Jednak zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. A tymczasem krótkie intro i lecimy z tematem. Więc tak, moi drodzy, wspomniałem, dzisiaj opowiem o CoinEx Financial Account, jednak zanim przejdziemy do tej zakładki i do możliwości, to spójrzcie sobie też na moje poprzednie wideo, w którym omawiałem tanie przelewy ETH po sieci ERC20, czyli Ethereum po sieci ERC20, sieci natywnej, na giełdzie CoinEx. Jest to jedna z fajnych opcji na tej giełdzie, dzisiaj pokażę wam drugą ciekawą opcję. A mianowicie, moi drodzy, mamy tutaj zakładkę Finance i mamy tutaj zakładkę Financial, więc jest to dość ciekawa perspektywa, ponieważ jeśli chodzi o inne zakładki, możecie na przykład przejść do staking, mamy tu jedną pozycję, tak? Ale w zakładce Finance i Financial znajdziecie dość kilka ciekawych propozycji. Ciekawych, bo tutaj USDT mamy na prawie 7% rocznie, znaczy 6,45, no to bliżej do 6,5, tak? 6,45 obecnie w skali roku, ale to jest 7-dniowe API. Ono jest zmienne, raz jest większe, raz jest mniejsze, ale jeśli by nawet było, no teraz jest jednak spadka, jak widzicie. Ale nawet jeśli byłoby na poziomie między 6 a 7%, to jest spora perspektywa na zarobek na stablecoin. Ponieważ zobaczcie, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę obecną, czyli te 6,45 w skali rogu z 1000 USDT, macie 64,5 dolara prawie że za friką, bo jedyne co musicie zrobić, to wsadzić tutaj swoje stablecoiny. No i tak na przykład ja sobie tutaj teraz zrobię, wsadzę właśnie sobie tego tysianka i w dowolnym momencie, moi drodzy, będę mógł to wyciągnąć. Zobaczcie, teraz mamy transfer successful, więc jest to dość proste, nie musimy nic dodatkowego claimować. Wystarczy, że macie tutaj ze spotu i przenosi wam na financial. I w tym już momencie zarabiacie tutaj pasywnie USDT, więc całkiem przyjemna alternatywa. Tym bardziej, że uwaga, nie ma tutaj limitu, czyli możecie ile chcecie tak naprawdę wstawić. Inne giełdy czasami mają 7, 8, 9%. W tej chwili spotkałem jedną giełdę, która akurat ma gdzieś tam jakiś bonus 9% na flexible przez krótki okres czasu, bo mają pulę bonusową. Więc jest ona ograniczona zarówno kwotowo, jak i tutaj nikt nie może wpłacić więcej niż jakaś tam konkretna kwota. Czyli na przykład nikt nie może wpłacić więcej niż 100 dolarów czy 250 dolarów. Czasami są jakieś 500, ale to rzadko. Więc generalnie te pule są ograniczone z wysokim ROI, czyli po prostu tym API. Tutaj mamy wysokie API, a nie mamy tego limitu. I już za chwilę pokażę wam tłumaczenie tego tutaj tekstu. Mamy o koncie finansowym. W koncie finansowym CoinEx możesz wpłacać i wypłacać kryptowaluty w dowolnym momencie, więc flexible, jest to wygodne, bez minimalnego limitu oraz zarabiać na odsetkach składanych, które pochodzą z marży i pożyczek kryptograficznych. Minus 70% odsetek z pożyczek zostanie przekazanych użytkownikom korzystającym z konta finansowego, czyli właśnie z tej tutaj opcji. Spróbuj przenieść swoje bezczynne aktywa na konto finansowe, aby uzyskać większe odsetki. Także moi drodzy, tak naprawdę po prostu oni jakby wykorzystują to do tych pożyczek i innych tutaj programów, na których zarabiają, i 70% na tamtych produktach dają tutaj w tą zakładkę Financial Account i po prostu się z nami tymi dzielą, więc fajna opcja. Nie wiem, jak długo będzie ona nieograniczona, ponieważ ta giełda się w tej chwili rozwija, więc chcę jak najbardziej przyciągnąć tutaj użytkowników. Dlatego mają tutaj dość ciekawą właśnie alternatywę. Nie widziałem osobiście żadnej giełdy, która ma nielimitowane tutaj ilości USDT właśnie na taką skalę. 6,45, no uważam, że to jest wysokie ROI. Jeśli widzieliście większe ROI z nielimitowanym USDT, żeby można było na nich zarabiać, to też dajcie znać w komentarzach, z chęcią sprawdzę te opcje. Aczkolwiek przyjrzałem najpopularniejsze giełdy, więc albo jest to niskie ROI w postaci 1-2%, maksymalnie widziałem 3%. Widziałem też jedną promocyjną, gdzie było 8,9, ale z ograniczoną ilością. 6,45 zdecydowanie, jeśli chodzi o tą opcję, no tutaj CoinEx wygrywa. Także moi drodzy, mamy tutaj też inne kryptowaluty, mamy Weave, mamy Tona na 1,45, mamy Gala, Pepe, Atom, Floki, GRT, Uni i Solana, mamy Sol. Uważam, że te procenty są też tutaj całkiem przyjemne. W zależności oczywiście, kto jakie opcje sobie tutaj wybiera i do czego wykorzystujecie swoje asety. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim wideo. Myślę, że wideo o giełdzie CoinEx będzie też tutaj więcej. Czekam oczywiście na nowe zakładki, które mają się tutaj pojawić, bo zobaczcie, mamy tutaj też
W zakładce Finance mamy tutaj dock, który będzie niebawem odpalony. Więc też jestem ciekawy tego, co oni tutaj wprowadzają, a teraz dość mocno się rozwijają. Więc osobiście też liczę na Airdrop Station oraz CoinEx Dips, o których wspomnę, jak tylko coś ciekawego jeszcze się tam odpali. Także moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Także trzymajcie się, na razie.